Wiadomości lokalne, dzień dobry. Częstochowscy policjanci zabezpieczali miejsce ujawnienia kilkunastu niewybuchów w jednej z piwnic w Alejnej Świętej Marii Panny. Około godziny 5.30 o znalezisku poinformował właściciel piwnicy. Dla bezpieczeństwa ewakuowano 39 osób, a także zabezpieczono miejsce do czasu przyjazdu saperów. Około godziny 10.00 saperzy z Gliwic zabezpieczyli 14 pocisków różnego kalibru oraz rodzaju. Policjanci ustalają także, kto umieścił w piwnicy niebezpieczne niewybuchy, stwarzając w ten sposób zagrożenie dla wielu osób. Na 2,5 roku więzienia sąd skazał Krzysztofa S., rzeźnika z Częstochowy. Zarzucano mu usiłowanie zabicia nożem obywatela Czech na terenie Pilzna. W 2007 roku rzeźnik pracował w zakładzie mięsnym na terenie Pilzna. Nadużywał alkoholu i zdarzało mu się nie przyjść do pracy. Z tego powodu został zwolniony. Nie chciał się jednak wyprowadzić z pokoju hotelowego, który wynajmował mu zakład. Kiedy jeden z Czechów wyprowadził go z posesji, został ugodzony nożem w brzuch. Krzysztof S. wrócił do Częstochowy i żył spokojnie przez 2 lata, podczas gdy czescy śledczy przekazali do częstochowskiej prokuratury obciążające go materiały. Dwaj młodzi mężczyźni napadli w Alei Armii Krajowej na 25-latka. Uderzyli go, zabrali telefon oraz portfel z dokumentami i pieniędzmi. Potem włamali się jeszcze do sklepu na tej ulicy i ukradli kilkanaście tysięcy złotych. Bandytów zatrzymali strażnicy miejscy, przekazali ich policji. Za rozbój i kradzież z włamaniem grozi im do 10 lat więzienia. Naukowcy z krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk zapewniają, że około 500 metrów pod ziemią w Olsztynie są naturalne zbiorniki wody, która jest na tyle gorąca, żeby ją wykorzystać do basenu kąpielowego. Woda ma od 20 do 40 stopni. Powołana została już spółka Geometria Olsztyn. Trzeba jednak wykonać odwiert, a to kosztuje. Według wyliczeń co najmniej 2 miliony złotych. Potem trzeba znaleźć inwestora do budowy kompleksu kąpielisk. Z pewnością Olsztyn zyskałby nowych turystów. O szczegółach poinformował nas wójt Olsztyna. Zainwestowaniu tej naszej 5-hektarowej działki, gminnej działki, bardzo wspaniale zlokalizowanej, posiadającej plan miejscowy pozwalający na tego typu inwestycje, czyli budowę hoteli, obiektu geotermalnego i odwiert, żeby znalazł się partner, inwestor, który zechciałby na tym terenie inwestować. Na pewno nie da się przecenić lokalizacji tej działki, bo po pierwsze nie wszystkie gminy mają tak wspaniałe krajobrazy i tak wspaniałe otoczenie, ruiny zamku, rezerwaty przyrody, a ta działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie właściwie rezerwatu przyrody Sokole Góry i mimo to posiada plan miejscowy pozwalający na taką inwestycję, uchwalony, uzgodniony ze wszelkimi instytucjami. Faktycznie na tym terenie Polska Akademia Nauk zdiagnozowała wody termalne. No, one nie mają takich walorów jak te wody na Podhalu, gdzie mamy 60-80 stopni Celsjusza. One są o nieco niższej temperaturze, bo tutaj na głębokości 700 metrów spodziewamy się 25 stopni, a nieco głębiej 40 stopni Celsjusza. Natomiast w ocenie hydrogeologów, w ocenie inwestorów już są to temperatury, dla których warto byłoby się pokusić o taki odwiert. Myśmy do tej pory wykonali dokumentację odwiertu. Na nasze zlecenie robił tę dokumentację Państwowy Instytut Geologiczny. Utworzyliśmy spółkę gminną Olsztyńska Geotermia, która rozpoczęła starania o koncesję. Teraz ten proces został zawieszony z różnych powodów, między innymi z tego, że koncesję będzie wydawał marszałek. Do tej pory robiło to Ministerstwo Środowiska. I tak naprawdę jesteśmy na etapie poszukiwania inwestora. W tym momencie złożyliśmy do Marszałka Województwa Śląskiego taki wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o środki na tak zwaną promocję inwestycyjną. Chcielibyśmy za te pieniądze sfinansować studium wykonalności, właśnie taki masterplan. Tutaj współpracujemy w tym temacie ze Styrią. Jako jedna z 6 gmin w województwie śląskim zostaliśmy właśnie objęci takim programem dotyczącym geotermii. No, wynika to z tych dobrych warunków geotermalnych, które tutaj na tym terenie mamy, dużej wydajności wody. I w związku z tym w obecności Marszałka Województwa Śląskiego i w obecności premiera Styrii, wójt gminy Olsztyn w mojej osobie, podpisałem takie porozumienie z Centrum Internacjonalizacji Styrii. To się odbyło
w Gracu o współpracy naszej. No i w wyniku tej współpracy mieliśmy tutaj wizytę pana profesora Rive, właściciela takiej dosyć znanej firmy architektonicznej w Gracu, która teraz na przykład projektowała Muzeum Śląskie. Budowa się rozpoczęła dokładnie kilkanaście dni temu. Inwestycja za 200 milionów złotych. I pan profesor Rive również odwiedził nas tutaj w Olsztynie, oglądał ten teren i też stwierdził, że jako osoba znana i uznana w Austrii, w Styrii, mógłby tutaj coś pomóc. Jako osoba wiarygodna dla inwestorów mógłby taki masterplan sporządzić. Więc tutaj to jest jedna ze ścieżek, która być może przyniesie nam sukces. Natomiast no, inwestora na 100 milionów złotych tak szybko się nie znajduje. Jest to pewnie możliwe, bo tak jak widzimy przykłady w Białce Tatrzańskiej, w Bukowinie, choćby te ostatnie, i w Kleszczowie, widać, że jest to możliwe. Natomiast czasem gdzieniegdzie było łatwiej, bo w Bukowinie były otwory w poszukiwaniu gazu. W Białce wywiercono, to jest z kolei Podhale, wywiercił też Kleszczów z bardzo pozytywnym efektem. Dla Kleszczowa badania robiła ta sama osoba, pan dr Wujakowski z Polskiej Akademii Nauk, który robił te badania również dla Olsztyna. Tam przewidział temperaturę 40 stopni, mają 60, więc bardzo pozytywny wynik odwiertu. Natomiast no, my jako gmina nie możemy sobie pozwolić na tak ogromny wydatek, na jaki pozwolił sobie Kleszczów, najbogatsza gmina w Polsce. Bo trzeba szacować, że ten odwiert będzie kosztował od 7 do 10 milionów, z czego połowę można uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, no ale drugą połowę trzeba zabezpieczyć. Więc bardzo, bardzo tutaj chcielibyśmy, żeby to się udało, bo to zmieniłoby jakby całe otoczenie by to zmieniło. W środę na cmentarzu przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Blachowni pochowano 96-letniego Aleksego Kowalika, jednego z obrońców Westerplatte 1939. Msza święta odprawiona została w kościele Michała Archanioła. Strzelca pożegnała rodzina, delegacje kombatanckie, przedstawiciele WKU i Urzędu Gminy i Miasta. Aleksy Kowalik był jednym z ponad 200 obrońców Westerplatte. Obecnie żyje ich jeszcze dwóch. Ginekologia i położnictwo w szpitalu na Tysiącleciu zostaną przeniesione na parkietkę. Zaakceptowała to Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Potrzebna jest już tylko decyzja marszałka. Łącząc parkietkę i Tysiąclecie w jeden szpital specjalistyczny, od początku mówiło się o scalaniu dublujących się oddziałów. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA zaprosiła dziś wszystkich zainteresowanych do udziału w inauguracji działalności klastra przetwórstwa polimerów Plastosfera w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym przy ulicy Wały Dwernickiego 117 na 121. Na Jasnogórskiej wieży pojawili się elektrycy. Kładą nowe przewody i montują odgromniki. Zabezpieczają wieżę przed piorunami. W czasie ostatniej burzy w Jasnogórską wieżę uderzyło kilka piorunów. Wskutek tego spaliły się elementy sieci komputerowej, w tym przewody i urządzenia obsługujące kamery internetowe. Nie działa także elektronika sterująca mechanizmem zegara na wieży. Elektrycy wymieniają spalone przewody i uziemiają wieżę. Nadal trwa remont częstochowskiej katedry na ulicy Krakowskiej. Remont świątyni rozpoczął się jesienią 2004 roku. Częstochowska kuria częściowe dofinansowanie inwestycji otrzymała z budżetu miasta oraz od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Miał on trwać 3 lata, a trwa 7, gdyż tyle było do zrobienia. W tym roku żadnego fragmentu elewacji nie przesłaniają już rusztowania. Prace na zewnątrz świątyni są już praktycznie ukończone. Nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze modernizacja katedry. Wiadomo jednak, że najprawdopodobniej na okres dalszych prac świątynia będzie dla wiernych zamknięta. W środę rano na Krecie wylądowała 189-osobowa grupa polskich turystów. Wśród nich byli częstochowianie. W Heraklionie okazało się, że około 30 osób nie zostanie zakwaretowanych w 5-gwiazdkowym luksusowym hotelu Minos Imperial. Okazało się, że właściciel nie ma 13 pokoi, bo ma innych gości z innych krajów. Klienci od razu domagali się roszczeń. Jeżeli to nie poskutkuje, pozostaje im tylko droga sądowa. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.